Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj robimy sobie przegląd tygodnia, czyli jakie energie w tym tygodniu. Zobaczymy sobie od poniedziałku do niedzieli, co tam kluczowego, co ważnego, ale najpierw zaczniemy sobie, słuchajcie, od runy i zobaczymy, jaka runa na ten tydzień tutaj dla nas się pokazuje, co ważnego. Okej, na ten tydzień mamy Ingwas. Jest to runa modlitwy, medytacji i brzemienności, spokój, miejsce święte, czas dojrzewania, samotność, cierpliwość, cztery strony świata, cztery pory roku, cztery elementy, ogień, powietrze, woda, ziemia, okres spokoju, pokój, aktywny wzrost wewnętrzny, cierpliwość, ciąża, urodzajność, przytomność, skupienie, dynamika, trzymania na wodze, uwolnienie się od walki z losem, pomyślne zakończenie. Więc słuchajcie, z tą runą już przede wszystkim czuć tutaj fajną energię, która mówi o takiej pomyślności, jeżeli chodzi o ten tydzień, czyli wszystkie plany, które mamy w tym tygodniu, to co sobie zaplanowaliśmy, jaki mamy tam swój plan, cele, zadania, uda nam się je, słuchajcie, tutaj z łatwością zrealizować i pod koniec tygodnia mamy pomyślne zakończenie, więc ten tydzień będzie się kończyć w fajnych, pomyślnych energiach. Jedyne, co czuję z tą energią, że możemy być lekko przemęczeni całym tygodniem, bo jednak gdzieś będzie wymagać on od nas takiej dobrej organizacji, poukładania sobie tego, co najważniejsze, za co trzeba się tutaj zabrać na początku, czyli taka też dobra tutaj organizacja będzie musiała wejść. I jeżeli chodzi, słuchajcie, o tą runę Ingwas, ja tutaj zobaczę jako amulet, czemu ona sprzyja. Więc już patrzymy. Jeżeli chodzi o amulet, jest przeciw zakłóceniom wszelkiego rodzaju procesach rozwoju, chroni przed utratą sił, niszczącymi atakami i jest to talizman na urodzajność, pomaga kobietom w ciąży. Więc jeżeli ktoś stara się o dzidziusia, może sobie namalować tą runę czerwonym flamastrem, czerwoną kredką, pisakiem, długopisem na białej kartce i nosić po prostu przez ten tydzień przy sobie. Ale słuchajcie, nie tylko, bo każdy z nas może sobie taką runę właśnie przygotować. Ja też, słuchajcie, gdzieś miałam z zeszłego tygodnia przygotowaną runę po prostu na białej kartce namalowaną i zawsze sobie wtedy tą runę przy sobie noszę. Gdzieś tam w kieszeni, gdzieś tam do telefonu czasami włożę. I gdy będziemy mieć właśnie Ingwas w tym tygodniu przy sobie, on pomoże nam tutaj, słuchajcie, właśnie przeciwko tym zakłóceniom. I będzie chronić nas przede wszystkim przed utratą sił, więc będzie wszystko iść bardziej sprawnie i fajnie. Więc to jest nasza runa na ten tydzień, więc ja sobie ją tutaj zostawię. Zobaczymy sobie teraz, co na poniedziałek, jaka energia, co ważnego. Co na poniedziałek? Poniedziałek, wtorek. Środa, na razie do środy sobie wyciągniemy. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o poniedziałek, mamy drzewo świata. Jest to konieczność podejścia do wszystkiego ze zdrowym rozsądkiem. Dzisiejszy dzień może być troszkę taki zawirowany, że jednak, wiecie, nagle coś wychodzi, trzeba się za coś zabrać, może być jakaś nagła zmiana planów, natomiast pozostańmy elastyczni. I skupmy się na tym, co dla nas najważniejsze, czyli nawet jeżeli mamy dużo dzisiaj rzeczy do zrobienia, do ogarnięcia, wypiszmy sobie najlepiej te rzeczy, które są kluczowe i najważniejsze na dziś, natomiast te, które mogą zaczekać, zostawmy sobie nawet na później i wykonajmy je w czasie, kiedy będziemy mieć na to siłę. Do tego, że ta energia, słuchajcie, podpowiada mi, że dzisiaj jest taki dzień dosyć intensywny, dosyć aktywny, ale też nie warto się upierać, jeżeli jakieś plany się zmienią, jeżeli jakieś nowe tutaj rzeczy wyjdą na jaw, czy właśnie jakieś nowe propozycje, decyzje, podejdźmy do tego ze zdrowym rozsądkiem na spokojnie. Oceńmy, czy na pewno mamy na coś czas, czy jednak tego czasu nie mamy. Jeżeli nie mamy, lepiej coś odłożyć w czasie. Więc dzisiaj skupiamy się na tych rzeczach, które są dla nas najważniejsze, najcenniejsze. Sami też możemy zdecydować, że tutaj przekładamy inne działania po prostu na inny dzień tygodnia, a dzisiaj zajmiemy się tylko tymi głównymi rzeczami. Pod koniec nie możemy troszkę być tacy zawirowani, troszkę rozkojarzeni, więc wieczorem przyda nam się, słuchajcie, jakiś tutaj reset, naładowanie baterii, wyciszenie, ukojenie umysłu, więc czy to kąpiel, relaksująca,
czy spokojnie napicie się jakiejś herbaty, czy po prostu medytacja. Natomiast wieczorem pamiętajcie o tym, żeby się wyciszyć i po prostu cieszyć z chwili, która jest tu i teraz. Ogólnie poniedziałek mieni nam w fajnych energiach, bo to, co uda nam się zrobić, to będzie mieć solidne, fajne fundamenty. Wywiążemy się z tego, co trzeba, co najważniejsze. Więc to jest, słuchajcie, ogromnym plusem. Jeżeli chodzi o wtorek, na wtorek mamy energię równowagi, więc tutaj nic więcej nie trzeba chyba powiedzieć. Wtorek nam upłynie po prostu w fajnych, spokojnych energiach. Wszystko idzie do przodu. Sprawy, które musimy załatwić, uda nam się załatwić z łatwością. Może być więcej czasu na odpoczynek. Może być troszkę więcej czasu dla samego siebie. Tutaj na wtorek też słyszę różnego typu kontakty towarzyskie, mogą być kluczowe, mogą być ważne, czyli ogólnie towarzystwo najbliższe, tak, może tutaj bardziej gdzieś chcieć kontaktu, może ktoś tutaj napisać, ktoś może zadzwonić, czy to rodzina, czy przyjaciele, czy bliska Wam osoba. Natomiast na wtorek widzę zdecydowanie kontakty z innymi, rozmowy, cieszenie się i ogólnie miły dzień. Natomiast jeżeli chodzi o środę, w środę mamy pazia pucharów, czyli energię wydry. W środę, słuchajcie, nieoczekiwane nowe propozycje i decyzje do podjęcia, więc w środę coś nam się tutaj nowego szykuje, jakieś propozycje mogą do nas przyjść lub też różne niespodziewane wydarzenia. Nie czuję, żeby to było coś złego z paziem pucharów, raczej czuję, że to są takie, wiecie, proste, miłe momenty w ciągu dnia, gdzie jednak coś nowego może do nas przyjść, ktoś nam coś zaproponuje, otwórzmy się na przyjmowanie, zobaczmy, co ten dzień będzie chciał do nas przyjść. Natomiast środa pokazuje mi się takim dniem trochę niespodziewanym, czyli teoretycznie jakiś plan mamy, ale w ciągu tego dnia wychodzi dużo różnych nowych tutaj rzeczy, niespodzianek, i po prostu ten dzień się zmienia i jednak jest całkowicie inny niż sobie zaplanowaliśmy, ale mimo to ten paś kielichów, pucharów mówi o bardzo pomyślnym dniu. Czyli wszystko idzie fajnie, wszystko idzie zgodnie z planem, tutaj uda Wam się wywiązać z tego, co dla Was najcenniejsze, najważniejsze. Natomiast plus to, środa przyniesie nam różne nieoczekiwane wydarzenia, jakieś miłe momenty, niespodzianki, więc się na nie tutaj otwórzmy. I patrzymy, co na czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Więc na czwartek mamy energię rycerza strzał, jest to energia jastrzębia. Jeżeli chodzi o kontakty z innymi osobami, w czwartek podchodźmy do nich z ostrożnością i z obserwacją. Zanim podejmiemy jakieś konkretne decyzje, zanim komuś coś powiemy, zastanówmy się, co nasza intuicja nam podpowiada. Dlatego, że słuchajcie, z tym rycerzem strzał ja bardziej widzę sytuację w czwartek, gdzie ktoś może nie do końca mieć dobre intencje, że ktoś może być nie do końca szczery, albo wiecie, ktoś się tutaj odezwie, a my nie wiemy, czy odpowiedzieć. Zaufajmy w czwartek swojej intuicji. Ona będzie tu przeważać, ona tutaj będzie prowadzić, a dodatkowo z rycerzem strzał ja tutaj widzę taką zachowanie takiej większej ostrożności, czyli uważajmy w pracy to, co komu mówimy, tak? Więc zwracajmy uwagę na to, jakie informacje przekazujemy dalej, bo ktoś może puścić plotki, ale też ogólnie z tym rycerzem strzał to jest, słuchajcie, taka energia, w której po prostu trzeba chronić swoją energię, postawić siebie na pierwszym miejscu, zadbać o swoje tutaj rzeczy do zrobienia, do zrealizowania i nie przejmować się za bardzo otoczeniem. Więc czwartek powiedziałabym, że to jest taka energia, w której będziemy czuć większą potrzebę bycia w samotności, ale otoczenie może temu nie sprzyjać. Więc postawmy też zdrowe granice, żeby tutaj się nie przemęczyć czymś za bardzo. Na piąteczek mamy asa pucharów, jest to woda życia, więc słuchajcie, z asem pucharów jest to przyjemny, miły dzień, słoneczny, ciepły, w jakiś sposób dla Was wyjątkowy. Niektórzy z Was może idą na randki, niektórzy z Was może gdzieś wychodzą, może mają większe plany, a dla osób, które nie mają większego planu, po prostu piątek będzie takim przyjemnym, fajnym dniem, bardzo miłym, gdzie się cieszymy, gdzie jesteśmy radośni, gdzie mamy większy przypływ sił, gdzie bardziej nam się chce, gdzie mamy, wiecie, takie podejście do życia z otwartością. Więc piątek powiedziałabym, słuchajcie, że tutaj najpiękniej nam się rysuje z całego tygodnia póki co, więc niektórzy na ten piątek mogą po prostu czekać jak najbardziej, tak? Czyli tutaj najbardziej ten piątek może być przez niektórych z Was wyczekiwany.
Na sobotę mamy energię gwiazdy polarnej. Tutaj przede wszystkim, jeżeli coś nie pójdzie zgodnie z planem, coś tutaj, wiecie, się zmieni terminowo, czy coś nie uda się zrobić tak, jak Wy sobie wyobrażaliście, bo w sobotę czuję troszkę małe komplikacje. Czyli, nie wiem, jesteśmy umówieni gdzieś na konkretną godzinę, ale się spóźnimy. To nie katujmy siebie tym, że się spóźniliśmy, że to ten dzień będzie do dół. Nie idźmy w tą stronę, bo gwiazda polarna mówi o tym, że czasami pewne wydarzenia dzieją się w naszym życiu dla czegoś, tak? Dla czegoś większego i czasami czegoś nie widzimy. Czyli być może, gdybyśmy byli na czas wtedy, to może, nie wiem, trafilibyśmy na jakiś większy korek, albo złapalibyśmy gumę, albo skręcilibyśmy sobie kostkę, no nie? Więc jeżeli gdzieś nawet się spóźnimy, czy nie wyjdzie nam jakieś ciasto, czy tutaj, nie wiem, ktoś jednak nie będzie mógł do nas przyjść, to nie patrzmy na to, kurczę, nie idzie nic po mojej myśli, tylko zaufajcie w prowadzenie, bo gwiazda polarna Was prowadzi, czyli z jakiegoś większego powodu, przyczyny, coś musiało pójść właśnie w inną stronę i to nie jest powód, żeby tutaj się zamartwiać, tylko właśnie, jeżeli jakieś ciasto Wam nie wyjdzie, a już nie macie czasu na robienie drugiego takiego samego, to może najlepszym, co możecie zrobić, to zmienić pomysł, tak? Może zrobić mniejsze ciasto, może jakieś upiec ciastka. Jeżeli się gdzieś spóźnicie, to nie denerwować, że się spóźniłem, tylko cieszyć się z tego, że okej, ale już jestem na miejscu, wszystko jest okej, ten dzień tak czy siak będzie piękny. Czyli jakaś mała sytuacja może wyjść nie po Waszej myśli, ale z jakiegoś większego powodu, przyczyny, jesteście chronieni, jesteście bezpieczni, więc nie podchodźmy do tego z nerwowością, ale z elastycznością, więc na sobotę słyszę, bądźmy elastyczni, dajmy się prowadzić. Jeżeli chodzi o niedzielę, mamy energię strażnika, więc tutaj nie trzymajmy się kurczowo tego, jak ma być. Na niedzielę sobie możemy stworzyć jakieś plany, mapy, nie wiem, wiecie, wszystko po prostu rozplanować. Odpuśćmy sobie w niedzielę jakieś duże planowanie. Odpuśćmy sobie. Dlatego, że jeżeli my będziemy sztywno chcieli coś uplanować, zaplanować, trzymać się planu, i wiecie, i będziemy trzymać nad tym kontrolę, to będziemy jak ten strażnik, po prostu wyssani z energii życiowej, no nie? Więc w niedzielę odpuszczamy. W niedzielę staramy się, żeby było miło, żeby było fajnie. Jeżeli coś nie jest dla nas, zachowajmy dystans, przymknijmy na coś oko. Dlatego, że niedziela pokazuje się, słuchajcie, w takiej energii, gdzie my po prostu musimy odpuścić kontrolę. Po prostu cieszmy się tym, jak jest. Jeżeli jesteśmy w gronie rodzinnym, cieszmy się tym. Jeżeli ktoś nas zaczepia słownie, plotkuje coś tam, machnijmy na to ręką, bo stwierdźmy, że jednak nasz spokój wewnętrzny jest ważniejszy niż denerwowanie się. Na spokojnie. Więc w niedzielę odpuszczamy kontrolę, w niedzielę nie staramy się sztywno czegoś trzymać, odprężmy się, wyjmijmy ten kij z tyłka, tak? Na spokojnie podejdźmy, bo jeżeli odpuścimy tą kontrolę i troszeczkę bardziej tutaj się rozluźnimy, to słuchajcie, na niedzielę pokazuje nam się ósemka łuków, palenisko, czyli i zobaczcie, i trójka pucharów, przepiękna energia. Więc jeżeli odpuścimy kontrolę i tą sztywność, że ma być tak, tak czy tak, to słuchajcie, wejdziemy w tą przepiękną energię i będziemy się cieszyć, bawić, świętować, celebrować, miło spędzimy czas, bez potrzeby takiej sztywności, kontroli wszystkiego. Więc mamy przepiękną energię na ten tydzień, tego się trzymajmy. I końcowo zobaczymy sobie jeszcze, co aniołkowie na ten tydzień. Przepraszam za dźwięki, ale mój pies tam się przeciąga. Więc co aniołkowie na ten tydzień? Jaki aniołek? Aniołek wdzięczności. Podziękowanie, docenienie, odwzajemnienie. W tym tygodniu patrzmy serduszkiem. W tym tygodniu weźmy się za to, co najważniejsze, kluczowe, za to, co trzeba zrobić. Natomiast też pamiętajmy o wdzięczności, o tym, co dla nas najcenniejsze, bo w tym tygodniu będzie więcej takich momentów, w których patrzymy sercem i mamy za co być wdzięczni, bo coś ten tydzień też pozytywnego i pięknego nam przyniesie. I jaki kamień będzie tutaj amuletem na ten tydzień? To słuchajcie, onyks. Onyks zapewni nam poczucie bezpieczeństwa, harmonii i też zmobilizuje nas do ruchu. Do ruchu, do wzięcia się za to, co, słuchajcie, najważniejsze, ale mamy też hematyt, więc jeżeli macie hematyt, możecie tutaj hematytem się wspierać. Hematyt doda nam, słuchajcie, sił witalnych, kreatywności, chęci do działania, czyli hematyt da nam takiego przysłowiowego kopa, a onyks jest bardziej taki, powiedziałabym na ten tydzień, taki ochronny, otulający, daje nam
jakby pozytywną, piękną energię, czujemy się swobodnie, jest ta harmonia, jest równowaga, jest po prostu cudownie. Więc wybierzcie sobie kamień, jaki tutaj Wam pasuje. Więc tak to, słuchajcie, mi się pokazuje na ten tydzień, tak jak mówię, przepiękny tydzień, kierujmy się serduszkiem, otwórzmy się na to, co najlepsze, zróbmy to, co najważniejsze, trzymajmy się planu, ale też będziemy musieli w czwartek postawić granice. Więc tak to mi się pokazuje i ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam cieplutko i pa, pa.